Coraz. No właśnie. O, nagrywają czy nie nagrywają? Dzień dobry, tak. Dzień dobry. Halo, halo. Miło. Nagrywają. To jeszcze pokaż, pokaż tamte. Tam. Nie ma nawet. Ja już mam takie krywy krótkie. To jest ciekawa, ponieważ to jest Pani Lewandowska. Odkrycie archeologiczne. Panie burmistrzu, pani Lewandowska szła z wiceburmistrzem marynarzem. I ten pan marynarz kopnął sobie tam oto i nagle zobaczył, że tam wystaje taki ring. Jest do dzisiaj ten taki. No i jako marynarz to stwierdził, o, to jest do cumowania. I od tego się zaczynało, że marynarz doszedł do tego, że tu pod warstwą 60 cm okazuje się w ziemi jest całe nabrzeże po niemieckie. I co zrobili? Przecież przyjechały do pani, przyjechały wozy strażackie, były to wszystko i odkryli całe nabrzeże. Dzisiaj 3 lipca. Ahoj, 3 lipca. I flis, 20 flis jest w drodze. Ahoj, mój ty kochany retmanie, gdzie idziesz? Ahoj. Idzie mój kochany retman, tam Heniu, komodor na tym odcinku, Heniu Klimczak, w Sinawie. W Sinawie jesteśmy, tratwa zbudowana, 20 jubileuszowy flis odrzański startuje. Tak, tutaj stoją jednostki. Mało wody i Sobieski stoi już, tak, prawda. A ileś tam miesiąc czy więcej, nie wiem. Ma ważny, ładny ładunek ma. Jakiś tam specjalny na Białoruś. A wody nie ma i nie może płynąć. A my będziemy płynęli, bo mamy małe zanurzenie. Prawda? I popłyniemy. O, popłyniemy, mimo że nie mamy wody. To nic, popłyniemy. Popłyniemy, jak mawiają. Kiedyś, jak nie było wody, to mówiliśmy, że będziemy, co robić? Nosić łódkę na plecach. Ahoj! Ahoj wam, ahoj! O, teraz! Musi pani na pewno? Tak, musi, to musi. Ale spuściłem. Heniu teraz porywany przez dziewczyny. Tak, będzie wywiad do radia. I proszę bardzo. Tam palma urosła. Kopice płyną już któryś to rok. Któryś to rok płyną. Nasza pani od marszałka tutaj, prawda? O. Halo, pozdrawiam. No ale województwa zachodniopomorskiego, szczecińskiego. Tak, pozdrawiamy, znamy się zresztą dobrze. O, a tego to znamy, bo to jest największy oryginał tych flisów, prawda? On tam mu palma wyrosła, o tam mu palma wyrosła. Właśnie w kopicach, tak, u nas. A. Wyrosła mu palma i płynie, ale jest wesoły i dobrze, płynie i robi wesołość całą, tak, tak to jest, wiwatówka na
na ostatniej tafli, drygawki, to te wiosła, tafle, to powiązane, raz, dwa, trzy, cztery tafle, jak zwykle, trzy budy, czyli rytmanki, tam szryki przygotowane, tam do hamowania, szryki po dnie leżą, tak, wszystko jest elegancka, elegancja, tak jak drzewie bywało. Ahoj, flisaku, ahoj! Witajcie, kapitanie! Ahoj, ahoj! Ten jest słynny flisak od lat 20. Od lat 20. I z Wrocławia. Tak, niech żyje. O, także tutaj w Porcie Ścinawa, jesteśmy flisem, 20. flisem odrzańskim. Ahoj! Odchodzą spod niech na swe pechu i chrom. Płynie szkawka i śmiech. Jest chor wielki jak świat, co się zje Amsterdam. Marynarze od lat tańce swe tańczą tam. Lubią to bez dwóch stan, lubią to bez tak dwóch. Gdy o brzuchy swych pań rozsierdają swój brzuch. Potem wróg kogoś wyrwać na dwoje ręben, bo wyprzedzał się kiel na harmonii górę. Jak okneon też już wydał ostatni dzień i znów Atos i tłuszczy znów szkawka i śmiech. Jest pod wielki jak świat, co się zbiera Amsterdam. Marynarze od lat robią pan i okam. Pan w zdrowie co noc i w grudzień przyzmę, które zaszło za trzos otwierają. Mamy 20. jubileuszowy flis odrzański. W tym roku mamy jak zwykle zaproszonych naszych gości. Chciałem na początek wszystkich serdecznie powitać. Przede wszystkim chciałem przywitać panią dr Elżbietę Marszałek, która jest wiceprezesem Ligi Morskiej i Rzecznej, a także inicjatorem flisów odrzańskich. Dla niej oczywiście gorące brawa za to, co robi, bo jest to wielka rzecz na rzecz naszej rzeki. Chciałem przywitać także kapitana żeglugi wielkiej, pana Włodzimierza Grycnera, komodora flisów odrzańskich od lat wielu, naprawdę wielu. Odkąd ja pamiętam, pan Włodzimierz zawsze był z nami. 20 lat!
20, od samego początku. Od zarania dziejów widzę, że flisacy też już docierają do nas. Chciałem przywitać bardzo serdecznie panią Katarzynę Krobę, pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydziału Współpracy Terytorialnej. Witam także pana kapitana Henryka Klimczaka, który jest komodorem flisu drzańskiego. Akurat u nas w Ścinawie jeszcze jest komodorem flisu. Później dowodzenie przejmie pan Włodzimierz Grycner. Bardzo serdecznie witam retmana Mieczysława Łabęckiego, który przez ubiegły tydzień budował u nas tratwę flisacką, jakże zacną, ponad 70 metrów, trzy piękne budki, w których będą spać, a więc było co robić. Spisali się nasi flisacy na medal. Witamy serdecznie wszystkich flisaków, całą załogę pana retmana również. Witam szypra tratwy flisackiej pana Arkadiusza Drulisa, gorąco i serdecznie. Poproszę teraz pana burmistrza Krystiana Kosztyłę, który też jest z nami na scenie, o zabranie głosu. Drodzy mieszkańcy, szanowni goście, jest mi niezmiernie miło, że flis w Ścinawie odbywa się już po raz 20. To, że odbywa on się w miastach nadodrzańskich, powoduje, że te miejsca nad Odrą, także nad Odrą w Ścinawie, pomału się zmieniają. Jest mi niezmiernie miło, że w tym roku po raz kolejny Binduga, czyli słynna budowa tratwy flisackiej, odbywała się właśnie u nas w naszym mieście. Trwała ona od poniedziałku. Efekty pracy flisaków z Ulanowa i także tych, którzy pomagali im, miejscowych Ścinawian, można zobaczyć tam. Już przy wejściu do portu. Ja chciałem, drodzy Państwo, wszystkim uczestnikom dzisiejszej imprezy życzyć przede wszystkim mokrej, flisackiej zabawy. Wiele atrakcji dla nas, także bezpłatne przejazdy, rejsy, tak? Rejsy galarem, Neo, tam przy wpłynięciu do portu ten galar sobie stoi. Drodzy Państwo, dzisiaj także ważnym punktem chcemy zaprezentować Państwu, jak widzimy port Ścinawa, to nabrzeże tutaj za kilka lat, wspólnie z prezydentem Głogowa, z burmistrzem Brzegu Dolnego, ale także z innymi samorządami, z samorządem lubuskim, tam Wadim Tiszkiewicz, lider nadodrzańskich projektów z Nowej Soli, także z nami współpracuje, chcemy uruchomić turystykę nadodrzańską także tutaj w Ścinawie. Może wody nie ma za dużo w naszej rzece w tym roku. Trudna jest ona do żeglowania, do pływania, ale to już rola rządu naszego, RZGW i innych instytucji, które zajmują się regulacją na Odrze. Oddaję głos szefowej flisów odrzańskich. Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny jest z nami pani Elżbiecie Marszałek. Dziękuję serdecznie.